Druga Księga Królewska, rozdział 5. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Aramejczycy byli wrogami Izraelitów, byli liczniejsi. Za czasów Achaba Bóg uratował Izraelitów i dał im zwycięstwo nad Aramejczykami. Trąd był w tym czasie chorobą nieuleczalną i śmiertelną. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Większość Izraelitów nie czciła prawdziwego Boga, ale ta dziewczynka, którą porwali Aramejczycy i która służyła u Naamana, akurat wierzyła w Boga Izraela i najwyraźniej też była dobrze traktowana w tym domu i życzyła swojemu panu jak najlepiej. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Naaman uwierzył, że rzeczywiście prorok w Samarii może go uzdrowić. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Król utwierdził Naamana w tym postanowieniu, że należy spróbować. Naaman pojechał, zabrał ze sobą dużo pieniędzy. Najwidoczniej spodziewał się, że prorok zażąda od niego zapłaty. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szukasz zaczepki ze mną. Król izraelski, przeczytawszy list polecający, który miał Naaman ze sobą, uznał, że król aramejski szuka powodu, żeby mu wypowiedzieć wojnę, bo przecież z trądu nie można uleczyć. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Kiedy Elizeusz dowiedział się, że Naaman przybył do króla izraelskiego, obiecał mu, że załatwi tę sprawę, że wybawi go z kłopotu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Elizeusz nie chciał się stykać z Naamanem i tylko przez posłańca polecił mu, żeby się zanurzył w Jordanie. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Naaman był bardzo dotknięty tak lekceważącym potraktowaniem go przez proroka i nie zamierzał posłuchać jego polecenia. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Dopiero słudzy Naamana przekonali go, że powinien zrobić to, co prorok mu nakazał. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste,
jak ciało małego dziecięcia. Okazało się, że rzeczywiście Bóg uleczył Naamana, kiedy zrobił to, co Elizeusz mu nakazał. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Naaman właściwie zrozumiał to, co mu się zdarzyło. Uwierzył, że jest tylko jeden Bóg i to jest Bóg, który wybrał sobie naród izraelski. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Elizeusz nie chciał nic od Naamana, czego się ten ostatni nie spodziewał. Naaman więc rzekł: jeżeli nie, to niech dadzą twojemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi, mianowicie gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimmona, aby tam oddawać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimmona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimmona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy Naaman ogłosił, że będzie od tej pory czcił tylko tego samego Boga, którego czci Elizeusz, choć jest zobowiązany do posłuszeństwa swojemu królowi i musi z nim chodzić do świątyni, to będzie składał ofiary tylko Bogu Izraela. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. Sługa Elizeusza uznał, że jest wspaniała okazja, żeby się wzbogacić. Jego Pan nie skorzystał, ale on nie zamierza tego wypuścić z rąk. I puścił się Gehazi za Naamanem. A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on odrzekł: w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Gehazi był chciwy i ta chciwość popchnęła go do kłamstwa. Skłamał w imieniu Elizeusza i w imieniu Boga. Naaman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty. I nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę. I dał to dwom swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu. Mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. Naaman miał na pewno przekonanie, że jest to okazja, żeby jakoś okazać swoją wdzięczność i okazał ją bardzo hojnie. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz: skąd wracasz, Gehazi? A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. Gehazi skłamał Naamanowi i skłamał też Elizeuszowi. I rzekł do niego: nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki i winnice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Elizeusz wiedział wszystko. Bóg mu objawił, co Gehazi zrobił i dlaczego zrobił. Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Kara nastąpiła natychmiast i była bardzo surowa. Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże,
Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich praw. Tyś mi, mój Panie, tarczą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozkosz szczęściem strach. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Tyś jest, o Panie, ufnej wiary ostoją, mocą w tęsknich dniach. Łaska Twa zmyła mojej duszy zbrukanie, Syna Twego krwią. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej.